wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej po spotkaniu z Suzuki pierwszej ligi mężczyzn, gdzie Górnik Transfer Wałbrzych na własnym parkiecie podejmował drużynę Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej. Trener gospodarzy Łukasz Grudniewski oraz Piotr Niedźwiecki opowiedzą o kulisach tego zwycięstwa. Panie trenerze, czy tak sobie trener wyobrażał ten prezent urodzinowy? Tak, liczyłem na zwycięstwo, nie ukrywam tego dzisiaj, żeby spędzić miły wieczór. Udało się tutaj, zawodnicy sprawili mi bardzo miłą niespodziankę urodzinową, o taki prezent mi chodziło, także bardzo im dziękuję. Chociaż nerwowo było do samego końca, prowadziliśmy przez 38 minut w tym spotkaniu, nie potrafiliśmy złamać Politechniki, która jest bardzo ambitnym zespołem. Popełniliśmy kilka błędów, nie trafialiśmy przede wszystkim wolnych, bo na swojej sali mając 5-14, 35% w meczu na styku, no to skutecznością dzisiaj nie grzeszyliśmy, tak samo w rzutach 3-punktowych. Natomiast dostaliśmy dzisiaj 10 trójek od Politechniki. No, co jest istotne? Istotne jest kolejne zwycięstwo, bo liga jest bardzo wyrównana, tabela jest bardzo spłaszczona i cieszymy się z naszej kolejnej wygranej i tego, że cały czas trzymamy się czołówki. To jest dla nas najważniejsze i tutaj słowo uznania dla mojego zespołu, że kolejny mecz na styku przecinamy. No i myślę, że bardzo emocjonujące są to widowiska dla kibiców, bo jeden rzut decyduje, jedno posiadanie o zwycięstwie. Tutaj rodziny z małymi dziećmi przychodzą na mecze, dopingują. Z tego się bardzo cieszę, że nowa część lokalnej społeczności przychodzi na spotkania i buduje tutaj tą kibicowską brać w Wałbrzychu. Piotrze, bardzo dobre indywidualne spotkanie, 26 punktów, 16 zbiórek, ale co byś chciał dodać o dyspozycji obydwu zespołów w dniu dzisiejszym? Znaczy ja myślę, że mogliśmy ten mecz już zamknąć troszeczkę wcześniej, gdzieś tam nasze 5-14 z wolnych, gdzie w końcówce dajemy chyba 1-6, tak? Więc to już mogło być dawno zamknięte, zrobiliśmy sobie sami troszeczkę gdzieś nerwówkę. Tak naprawdę musieliśmy troszeczkę też zmienić założenia przed meczem, co nam się udało, bo nie było dzisiaj Michała Jodowskiego i Patryka Wilka i trener zmienił troszeczkę, że będziemy grali więcej pod kosz. Wygraliśmy to 54-26, co zdominowaliśmy tak naprawdę i wykonaliśmy to założenie, więc tylko się cieszyć i już tak naprawdę musi iść w zapomnienie mecz i w środę mamy mecz z Dzikami, ważny bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Ostatnia faza meczu to było jak oglądanie latach 90. filmu na VHS-ie. Przebijamy, jeszcze raz rzucamy, przebijamy, jeszcze raz rzucamy, tak? Zgadza się. No może nie było to jakieś wielkie widowisko w końcówce. A z czego te wolne wynikają? Bo to po prostu jest zastraszające. Co jest nie tak z tymi wolnymi? Że nie trafiamy, tak? Szczerze nie mam pojęcia. To już jest kwestia indywidualne gdzieś tam odporności psychicznej zawodników, no bo rzuty wolne teoretycznie najłatwiejszy element, no ale w naszym wykonaniu jest on nieskuteczny i tutaj to nie jest kwestia, jak niektórzy kibice myślą, że będziemy na treningach rzucali 1500 rzutów i 1500 wpadnie i później na meczu będziemy też trafiali. To nie ma nic z tym wspólnego, warunki meczowe, presja kibiców, presja odpowiedzialności za wynik, presja, którą gracze narzucają sami sobie, to jest całkowicie inna rzecz. Dlatego ja wiem, jak moi zawodnicy zrzucają rzuty wolne na treningach, no to ci, którzy nie trafiają, mają na przykład 15-15, ale tam nie ma presji kibiców i odpowiedzialności za wynik. Także to jest w głównej mierze wszystko w głowie i mam nadzieję, że w tej najważniejszej części sezonu, czyli w play-off, nie będziemy rozmawiali o 5-14, tylko będziemy rozmawiali o 21-23. Wtedy byśmy byli. Tak na poważnie, dlaczego nie udało się tego meczu zamknąć wcześniej? Było plus 13, jak pamiętam, tak? Tak, popełniliśmy kilka błędów w defensywie, nie przekazaliśmy krycia, dostawiliśmy otwarte rzuty strzelców i czasami jest bardzo, bardzo ciężko zamknąć spotkanie. My dzisiaj tego nie potrafiliśmy, też nie potrafiliśmy zrobić, nie trafiliśmy kilku rzutów, ale najważniejsze jest końcowe zwycięstwo tutaj z naszej strony. Jak trzeci mecz z Dzikami w środę będzie taki sam, to zawsze podejrzewasz, że jakiś lek na serce próbujesz opatentować. Chyba wszystkie nasze mecze tak wyglądają, więc powinien od początku sezonu brać coś na serce. Więc... A co ja mam powiedzieć? Pan sobie tam z boku siedzi, ja jestem przy ławce. Ja. Także to jest ta różnica między nami, się duża. No tak jak powiedziałem wcześniej, no, w dobrej atmosferze kończymy dzisiejszy sobotni wieczór i jedziemy dalej. W środę kolejne spotkanie z Dzikami.
mamy tego pecha, że te środowe kolejki, to zespoły przed nami odpoczywają, a my musimy zregenerować się do środy, znowu kolejne ciężkie spotkanie i później przyjeżdża Łowicz, także walczymy. Czy co, szaliki, popcorn i waleriana w środę? Dokładnie. Także każdemu kibicowi polecamy ten zestaw. Dziękujemy. Środa 18. Zapraszamy na spotkanie, bo wsparcie nam jest tutaj bardzo potrzebne na spotkaniach domowych. Także zachęcamy wszystkich kibiców do przychodzenia na nasze mecze w tych trudnych czasach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki. Witamy bardzo serdecznie na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu Górnik Transe Wałbrzych kontra Wigilia AZS Politechnika Polska. Trener Kamil Sadowski oraz Adam Skiba opowiedzą, jak ten mecz przebiegał z ich perspektywy. Panie trenerze, proszę o zabranie głosu. Dobry wieczór. Na wstępie gratulacje dla mojej drużyny za drugą połowę, za to jak wyszli, jak rozmawialiśmy sobie w szatni, jak chcieli wygrać ten mecz. Wróciliśmy tak naprawdę do meczu konsekwentnie, graliśmy pewne założenia, które sobie zakładaliśmy w szatni, 27 punktów straconych, to co chcieliśmy zrobić od początku meczu. Niestety 49 punktów straty w pierwszej połowie to jest o wiele za dużo, zwłaszcza że sobie założyliśmy, że zawodnicy z Wałbrzycha nie mogą nam rzucać łatwych punktów spod kosza. To się nie udało, tego się nie udało wyeliminować. Wielka szkoda, w drugiej połowie to już był zupełnie inny mecz. Byliśmy w stanie tak naprawdę co więcej chcieć, grając na tak ciężkim terenie. Mieliśmy ostatni rzut, mogło to wpaść. Oczywiście jest to loteria, ale brałbym to w ciemno. Taką sytuację na pewno jeszcze przed drugą połową to już w ogóle bym dobrał w ciemno, że będziemy w stanie jeszcze ten mecz przechylić na swoją korzyść. Po drugie, gratulacje dla drużyny z Górnika, tutaj dla trenera Grudnickiego, który robi od wielu lat świetną pracę tutaj w klubie i to widać. Zresztą przede wszystkim wyniki pokazują, jak ten zespół z Wałbrzycha jest dobrze zarządzany przez trenerów, więc życzę im powodzenia. Na trzecie, no niestety też ciężko się koncentrować, przygotowywać, jak są takie sytuacje na świecie, też chcieliśmy wesprzeć kolegów z Ukrainy, że są w takiej sytuacji. Mówię to każdego, oby nas nie taka sytuacja nie spotkała, więc ja myślę, że takie przygotowanie do meczu w takich czasach, co też wszyscy nie mogą się skoncentrować do końca, bo jest odświeżanie, jakby spoglądanie w telefon, w internet i na pewno są to ciężkie chwile. Życzymy im jak najwięcej siły i wytrwałości w tak ciężkim okresie dla nich. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Adamie, co możesz dodać a propos spotkania? A propos spotkania, wygrać tyle, że no nie da się wygrać meczu, jak w pierwszej połowie tracimy prawie 50 punktów i nie trafiamy 13 rzutów wolnych. Trenujemy, rzucamy cały czas, nim to są najprostsze rzuty, a my w kolejnym meczu mamy problem z trafieniem do kosza. To siedzi tylko w naszej głowie, nie daliśmy rady. No dobrze, że mieliśmy to w naszych rękach. Końcówka, trzy zbiórki przy rzutach wolnych przeciwnika. To nie może też się wydarzyć. Niestety przyjechaliśmy też w osłabieniu. Zabrakło Michała Jodłowskiego, zabrakło Patryka Wilka. Też teraz od razu chciałem pogratulować Patrykowi Wilkowi, bo urodziła mu się córeczka dzisiaj przed meczem. Przyłączam się do gratulacji. Cała drużyna zagrała właśnie dla córki Patryka. Cieszymy się bardzo, ale niestety z wyniku nie możemy być tak szczęśliwi. Drużyna z Górnika bardzo dobrze wykorzystała nasze braki pod koszem. Więc możemy zobaczyć, że Piotr Niedźwiecki rzucił 17 rzutów, z czego za 3 oddał tylko jeden rzut, więc naprawdę wpchali tam piłkę i daliśmy radę tego do końca wybronić. Cieszy postawa naszej drużyny w drugiej połowie. Pokazaliśmy, że możemy nawiązać z każdym walkę na każdym parkiecie. A niestety dzisiaj górą był Górnik. To gratulacje drużyny z Górnika, jeszcze raz gratulacje dla Patryka Wilka. I dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Trenerze, wiadomo było, że Górnik będzie w takiej sytuacji, jakiej jesteście kadrowej, pchał piłkę pod obręcz. Wasza nawet to miała być ta szybka transmisja z obrony do ataku i rzuty też punktowe? Zakładaliśmy sobie, że będzie na boisku dużo Piotra Niedźwieckiego, dużo będzie tej sytuacji low post gry. Przed meczem
uważałem, że mamy takich zawodników jak Szymon Kilbisza i Marcel, którzy są w stanie ustać mu jeden na jeden. No niestety jakby w trakcie meczu widziałem, że to się zmienia i ta sytuacja, chcieliśmy reagować. Były ciężkie sytuacje do reakcji, chcieliśmy podwajać potem zawodników, przede wszystkim Piotra Niedźwieckiego, który robił bardzo dobrą robotę. Niestety nieraz po prostu byliśmy spóźnieni, też tak jak powiedział Adam, przez cały sezon ćwiczymy sobie troszkę inną obronę na dole. I tutaj dzisiaj nie było Michała Jodłowskiego i ta rotacja i przede wszystkim Patryka Wilka, czyli przed meczem wypadliśmy z dwoma wysokimi zawodnikami. Tak jak on powiedział, to było nasze właśnie, chcieliśmy jak najszybciej przejść do ofensywy, bo to była jedyna szansa, żeby zmęczyć i Piotrka, i drugiego wysokiego, i nawet trzeciego, cały czas pchać tą piłkę i nawet nie stopowałem, i to w drugiej połowie zaczęło przynosić efekt, bo widziałem, że zawodnicy, trener Grudniewski musiał więcej rotować, bo przynosiło to efekt. Oczywiście on nam trafił spod kosza, ale tak naprawdę przez to rzucili tylko 27 punktów, bo myślę, że cały czas ta gra była skierowana pod kosz. I przez to inni zawodnicy nie byli do końca w grze, że tak powiem. Więc braliśmy to w ciemno, nawet dwa punkty, ale jednak przerzucaliśmy to jak najszybciej, przechodziliśmy do ataku i myślę, że jakbyśmy wygrali, to była dobra, sprawdzona recepta. Może w pierwszej połowie mogłem szybciej zareagować na za łatwe punkty, bo miałem też pretensje do zespołu, że założyliśmy sobie, że możemy faulować, a my do przerwy daliśmy jeden rzut wolny oddany przez Górnik, więc to są problemy. Tam to, że w drugiej połowie nam Piotrek rzucił dużo punktów, to bym w tym nie upatrywał, bo jest dobrym zawodnikiem, ale to, że dajemy jeden rzut wolny i łatwe punkty spod kosza, to ja nie jestem w stanie zaakceptować i na pewno z tego będę chciał rozliczyć chłopaków, bo oni wiedzą, jakie mają zasady, a my niestety nie daliśmy tego. Panie trenerze, termin nasz nie rozpieszcza, ponieważ w następnej kolejce Wigilia ZS Politechnika będzie podejmować Sensation Kotwice Kołobrzeg. O tym meczu już można zapomnieć, ten mecz już jest historią, ale gdzie leżą klucze w waszym kolejnym rywalu do zatrzymania tej drużyny z Kołobrzegu? No, zdecydowanie mamy teraz ciężki terminarz i mieliśmy Sokół Łańcut i mieliśmy Tychy na wyjeździe, więc tam się obroniliśmy jeszcze, tutaj było blisko. Teraz ta czwarta drużyna z top 4, tak, która pretenduje na pewno do awansu w lidze, awansu do ekstraklasy. No, jest to zespół bardzo dobrze, teraz już myślę, że kompletny. Na pewno naszym kluczem będzie to, co robimy u siebie na hali, czyli podkręcamy intensywność, gramy bardzo, bardzo mocno w defensie i tutaj będziemy musieli na pewno sobie ustalić i te błędy, które zrobiliśmy w tym meczu, troszkę ten defens poprawić, bo jednak zespół z Kołobrzegu to jest zespół bardziej rzucający za trzy punkty niż zespół tutaj Górnika. To jest, oni mają troszkę inny system, będziemy musieli przez te dwa dni przede wszystkim się zregenerować, nie będzie za dużo już gry 5-5, tylko będziemy tak naprawdę taktycznie podchodzili do sprawy, co można zabrać, co można oddać, bo tak się nie da grać. Trzeba coś trzeba na pewno oddać, będziemy szukać tych słabszych punktów, które będziemy chcieli oddać drużynie z Kołobrzegu, ale mówię, to są mecze tak naprawdę, dyspozycja dnia nasza musi być prawie perfekcyjna, że tak powiem, z takimi drużynami. Dzisiaj rzuty wolne z Kotwicą, musimy na pewno trafiać rzuty wolne, musimy być też tak agresywni, ale musimy coś dołożyć, jakieś jeszcze kilka trójek, bo mówię, to są mecze, które ciężko się gra, no bo się gra zespołami naprawdę kompletnymi. I wiem, jaką mam sytuację, teraz niestety Michał wypada na długi okres. Myślę, że Patryk Wilk już wróci, no mówię, dzisiaj jego wielki, wielki dzień, dostał wolne, w ogóle to piękna sprawa dla niego, że jeden z ważniejszych dni w jego życiu, myślę, że córka przyszła na świat, więc to nie było tematu, cała drużyna go wspierała i myślę, że ta rotacja, jak będzie z Patrykiem, będzie dużo łatwiej nam grać, bardziej intensywnie, tak jak w pierwszej połowie. Adamie, w kontekście właśnie rosteru Kotwicy Kołobrzeg, gdzie upatrujesz największych zagrożeń jako zawodnik po stronie Kołobrzeża? Ich drużyna jest bardzo dobrze zbudowana, na każdej pozycji mają po dwóch naprawdę mocnych zawodników. Na jedynce mają tego Nelsona, który naprawdę wyczynia czary, robi z piłką takie rzeczy, że drużyny dwoją się i troją, on i tak rzuca do kosza. Mają poprzedniego MVP ligi. Ciężko tu powiedzieć, kto będzie największym zagrożeniem. Myślę, że tam już będzie zależało od tego, kto się wstrzeli w pierwszej kwarcie. My spróbujemy zabrać każdemu komfort gry, żeby nie przyjechali sobie po swoje, tylko obronić twierdzę.
ale wydaje mi się, że najważniejsze będzie u nas komunikacja, a nie w drużynie przeciwnej jakieś pojedyncze osoby. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność. My również przyłączamy się do życzeń wszystkiego dobrego dla córki Patryka Wilka. Dziękujemy.